Konkurs Razem dla Torunia miał kilka kategorii. Jakub zaprojektował bilet Beach City i poleci do Barcelony. Chciałem pokazać, że miasta dzięki temu projektowi są jeszcze bliżej niż kiedykolwiek były. No i to mi przyświecało, to chciałem przedstawić. Temat pilot zamiast kredy zilustrowała Irena. W nagrodę otrzymała wycieczkę na pałuki. Zrobiłam klasę i tablicę interaktywną i tam jedno dziecko podchodziło do tablicy i pisało, co wie o mikroskopie, a inne dzieci robiły badania mikroskopowe. Pan Mieczysław wysłał zdjęcia swojej rowerowej wyprawy ścieżkami regionu i otrzymał kask. Trzeba było zdjęcia z wycieczek rowerowych, bo to chyba do przewodników rowerowych, nie? I ponieważ z małżonką prawie na co dzień spędzamy czas na rowerach, będąc na emeryturze, nie? To przysłałem tam 5-6 zdjęć i te zdjęcia zwyciężyły. Zdaniem marszałka Piotra Całbeckiego unijne pieniądze są zauważane przez mieszkańców, a prace, jakie wpłynęły na konkurs, są tego doskonałym przykładem. Cieszę się, że taka akcja, jaką dziś przeprowadziliśmy, cieszy się popularnością nie tylko mieszkańców Torunia, chociaż konkurs był dedykowany praktycznie dla mieszkańców Torunia, ale również z innych części województwa. I to świadczy o tym, że województwo jednak się integruje, myśli o jednym wspólnym domu, jakim jest nasz region. Razem dla Torunia to konkurs, który pokazuje zmiany, jakie zaszły w regionie dzięki pozyskaniu środków unijnych w latach 2007-2013.